Witam serdecznie w nowym dniu. Jest godzina 7. Wyspałem się. Co prawda za mną tylko jedna noc na dziko, ale przy tej temperaturze, przy takim wietrze, przy deszczu, przy przemokniętym ubraniu i no niestety hamaku, takie łóżeczko to jest po prostu poezja. Ja zawsze powtarzam, jeżeli się nie wymęczysz w terenie, to nie jesteś w stanie docenić walorów spania w łóżku. Jestem sam w 13-osobowym pokoju, tak jak wspominałem w poprzedniej części. A teraz, uwaga, pokazuję bałagan. Wszystko rozłożone, wszystko rozwalone. Na stole chaos i harmider. Za chwilę to wszystko będę pakował. Pod stołem suszą się skarpety neopranowe. Na szczęście jeszcze nie przetarły się. Miałem pewne obawy, ale okej. Wczoraj nogę wyciągnąłem suchą. Buty, które pewnie wysną dopiero jutro, może dzisiaj, jeżeli nie będzie padało. Tutaj, korzystając z okazji, że nikogo nie było, suszę tropik i hamak. Tropik był w ogóle mokry, a hamak po prostu lekko wilgotny. Ręczniczek z mikrofibry, idealne rozwiązanie. I tutaj moja koszula, która służyła mi wcześniej za poszewkę, gdyż z pościeli zrezygnowałem, nie zamawiałem, nie wiem, nie miałem takiej potrzeby. Żegnamy się z Domem Śląskim. Noc spokojna, nieimprezowa. Pamiąteczki, proszę bardzo. Dalej jest taki ogólny pokoik, gdzie też można sobie odpocząć. Możecie tutaj skorzystać z toalety. Koszt to tylko 4 zł. Ceny, jeżeli chodzi o noclegi, bardzo przyzwoite. A ja ruszam w drogę. Na dworze wiatr, deszcz. Czyli to, co lubimy najbardziej. Tak, a tutaj miłe panie, które mnie żegnają. Chciałbym się z wami podzielić informacją na temat trudności wędrówki po tego typu szlaku. Zobaczcie. Każdy krok musi być przemyślany. Każdy kamień jest nierówny. Nogę wykręca mi w każdą stronę. Do tego kamienie są śliskie i trzeba naprawdę mocno uważać, żeby się nie przewrócić. Podobne szlaki spotykałem w Chorwacji, z tym, że tam było więcej luźnych kamieni. Tutaj te kamienie są zamocowane. Nie zmienia to jednak faktu, że schodzi się po nich no, wymagająco i nie szybko. Jesteśmy w Karpaczu. Pogoda się poprawia. Momentami wychodzi nawet słoneczko. Co mam powiedzieć? Pogubiłem drogę. Nie będę mówił, jak wkurzony jestem, ale jestem. No nic, jakoś będę musiał to przeżyć. Wychodzi na to, że do samego Karpacza wchodzić nie będziemy. Ja tylko sprawdzę, gdzie mam następny sklep. Mam troszkę jedzenia, a tutaj podejrzewam, że za paręnaście kilometrów będzie możliwość zrobienia zakupów. Wodę pewnie uzupełnię zaraz w łazience w Orlenie. Toaleta powinna być, kto wie, może nawet skorzystam. I pędzę dalej. Wchodzimy na zaporę, ładny obrazek, trochę ludzi, ale myślę, że tak czy inaczej warto to pokazać. Z tej strony spokojna zatoczka, spływa sobie strumień, a my sięgamy dalej. Staram się nie łapać w obiektyw osób postronnych. Ładne miejsce, pewnie z dołu byłyby lepsze ujęcia, ale przyznam szczerze, nie mam nastroju. Biegnę dalej, cieszę się tym, że nie pada deszcz. Liczę na to, że dobra pogoda już się utrzyma.
Od razu za zaporą zaczyna się ładny szlak w starym lesie. Lubię takie klimaty. Myślę, że będzie się przyjemnie szło. Jak sami widzicie, główny szlak sudecki zachwyca swoim pięknem. Czytając o nim, nigdy nie pomyślałbym, że jest tak uroczy. Słyszy się ciągle tylko o tym, że jest sporo dróg asfaltowych, a jakoś tak pomijany jest ten fakt, iż miejscami po prostu jest bajeczny. Ja ze swojej strony serdecznie zachęcam i jestem pewien, że jeszcze kiedyś na niego wrócę. Byłoby mi niezmiernie miło, drogi widzu, gdybyś właśnie w tej chwili postawił lajka do tego materiału. Serdecznie Ci za to dziękuję. Jest naprawdę pięknie. Wspaniałe formacje skalne. Słoneczko. Uśmiechnięci ludzie. Chodzi troszeczkę turystów. Generalnie wszyscy zadowoleni. Ja, jak widzisz, rozebrałem się już do koszulki. A to znaczy, że jest coraz cieplej. Zobacz za mną. Naprawdę ładnie. Z drugiej strony też piękne widoki. Ciekawa sytuacja. Zagadałem do turystów, którzy nos mieli głęboko w smartfonie. No, zresztą zgodnie z prawdą, że bez smartfonów wcześniej było troszeczkę inaczej. W odpowiedzi usłyszałem, że ten szlak, którym idziemy, jest bardzo źle oznakowany. Pozwoliłem sobie nie zgodzić się z tą tezą. Całkiem niedawno, bo w kwietniu, szedłem minimum 150, może nawet 200 km, zanim zobaczyłem pierwsze oznaczenie szlaku Via Adriatica. Także oznakowanie, ok? Szlaku i jego jakość to jest kwestia porównania. Jeszcze rok temu, no może półtora, przez dwa dni na szlaku karpackim, z tego co mówili wędrowcy, nie można było znaleźć ani jednego znaczka. Wszystko po śladzie GPX. Niby mała przeszkoda wodna, a cieszy. W tej części szlak troszeczkę przypomina mi karpacki. Co prawda takich kamieni jak tutaj na drodze nie uświadczysz, ale sama droga jest podobna. No i z mojej lewej piękny las. Skały porośnięte mchem. Wygląda to naprawdę fantastycznie. Wiem, że kamera tego nie odda, ale uwierz mi na słowo. Majestatycznie wygląda ta skała. Aż żal pomyśleć, że za kilkaset, kilka tysięcy lat rozsypie się, kamienie pospadają i zostanie po niej tylko osypisko. Ale dopóki to się nie stanie, cieszmy się jej urodą. Jakie poetyckie brzmienie głos mój nabrał. Na pewno słyszysz, że humor mi się poprawił. To nie to, żebym miał zły. Po prostu chodzi o to, że słońce jednak czyni cuda. Deszcz, zastanawiałem się nad tym, w moim przypadku jest tylko po to, abym wiedział, jak jest fajnie, gdy nie pada. I tak, żebym mógł się cieszyć właśnie tymi promieniami, które mnie ogrzewają w
które wysuszyły ziemię, które powodują, że mamy więcej witaminy D i wszystko wydaje się dużo łatwiejsze i piękniejsze. Fajne jest to, że nie będąc w parku narodowym, wedle życzenia możemy wspiąć się do góry i cieszyć się dodatkowo kilkoma metrami pięknego widoku. Miejsce ciekawe, skałki, można by tu zostać. Dzień dobry. Można by tu zostać na dłużej. Pamiętam te ruiny z materiału albo Agnieszki Zebry, albo Szybkiego. Wtedy też pomyślałem, że kiedyś chciałbym koło nich przechodzić. I przechodzę. To musiało być naprawdę fajne miejsce. Szkoda, że nie znam jego historii. Może tobie będzie się chciało tym zająć. Zaraz za wspomnianymi ruinami niestety wysypisko śmieci. Przyznam, że jeżeli mnie pamięć nie myli, to pierwsze tego typu miejsce na polskich szlakach. Nie mówię o zapełnionych śmietnikach, mówię po prostu o rzeczach powyrzucanych koło ścieżki w lesie. Wcześniej ten strumyczek płynął po szlaku, ale tam było za dużo błota. Tutaj wygląda to troszkę lepiej, więc nabiorę wody. Zostało mi może pół litra. Prawdopodobnie tej wody nawet nie będę filtrował. Nie wydaje mi się, że były jakieś zanieczyszczenia. To jeżeli będę gotował, tak? Jeżeli nie będę gotował i będę potrzebował tej wody jako po prostu pitnej, to przefiltruję. Znając życie, jak tylko zaopatrzę się w wodę, zaraz będą jakieś gospodarstwa. Spłaszczyłem butelkę. W ten sposób łatwiej w płytkich strumieniach nabrać wody. Dobiorę jeszcze troszeczkę, mam jeszcze drugą i śmigam dalej. Przy drodze rosną sobie na dziko jabłuszka. Sądzę, że są już dojrzałe. Spróbuję, jeżeli tak, no to się najem jabłek. Nie za dużo, ale takie z drzewka, niepryskane, poezja. Kogo my tu mamy? Chodzi sobie pan Bocian przy drodze. Jakoś tak specjalnie się nie boi. Nie bardzo dobrze, bo po co? Majestatycznie, dostojnie ode mnie odchodzi. Idziemy dalej przed siebie. Bardzo lubię taką zabudowę. Ma swoją nazwę. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Rolska, wiedeńska, austriacka. No, ten już budynek jest w stanie złym, ale i tak widać, że ma swój urok. Jak dla mnie. A tam sprzedam. Mała atrakcja. Ciągnik. Możecie sobie wyobrazić, co można zrobić z tego budynku? Ja mogę. Tylko nie mogę za ile. Na ławeczce, do której się zbliżamy, pierwszej od ponad 2 godzin, mam zamiar usiąść i pogryźć trochę orzechy. Na pewno mi się
przyda ta energia. Ładnie. Oko cieszy. Znowu udało mi się zgubić szlak, ale tym razem nie przez gapostwo. Po prostu stare oznakowania nie zostały zamazane. Sprawdzę to jeszcze raz, ale zobacz. Za mną jest strzałka, a mapy CZ pokazują, że szlak idzie inaczej. Może to jest oznaczenie starego szlaku, który po prostu schodził inną drogą. I za chwilę dojdziemy. Widzisz kolejny znak za mną? I za chwilę dojdziemy do miejsca, gdzie już nowy szlak łączy się z tym wcześniejszym. Nie wiem. Takie sytuacje są co najmniej niewłaściwe. Przed chwileczką rozmawiałem z dwoma sympatycznymi turystkami. No, panie, tak myślę, po 40. Może, nie wiem. W każdym bądź razie ciekawa sytuacja, bo miały o tej porze być w Karpaczu, przy Zaporze, z której my też idziemy. Tak się odganiam, bo komary się pojawiły, a jak my wszyscy, nie lubię być gryziony. I tak naprawdę do tego Karpacza, panie, na piechotkę po tym całym dniu wędrówki to już nie wrócą. Zasugerowałem rozwiązanie takie jak autostop. Jestem pewien, że na pewno ktoś je zabierze. Budzą zaufanie. To nie to, co ja. No, taki drobny epizodzik. Dobra, zasuwam, bo mnie komary zeżą. Albo się będę psikał, bo mam i noszę mugę, albo ucieknę komarom. Ała. Bardzo przyjemna aleja. Idziemy pod szpalerem zieleni. Podobne miejsce pamiętam, iż było przed chatą na końcu świata w Łupkowie. Malutki komar chciał mnie zjeść. Też wtedy szliśmy takim tunelem, a za nim kawałeczek dalej była już chata na końcu świata. Janek, jej gospodarz. Spędziłem tam fantastyczne chwile i nawet jak teraz idę, to myślę, że chciałbym tam wrócić i na pewno to zrobię. Nie można przejść obojętnie. Na tablicy jest informacja: główny szlak sudecki imienia Mieczysława Orłowicza ze Świeradowa do Paczkowa. Długość 350 km. Już teraz wiemy, że ma 445. Został przedłużony, ale to jest cały czas ten sam fajny GSS. Dotarłem do Mysłakowic. Czas mam lekko półśmieszny. Będę musiał dość dobrze wyciągać pęczyny dolne, żeby dotrzeć do, miejmy nadzieję, Wiaty. Oczywiście nie znam tego miejsca i nie jestem pewien, czy nie spotkam po prostu altanki na wpół rozwalonej. Wtedy będę uruchamiał plan B. Na ten moment, jeżeli nie pojawią się jakieś okoliczności nowe, co by to nie było, nie wiem, kontuzja, zgubienie szlaku, tudzież inne licho, no to będę dreptał pewnie do 20:30, żeby tam dotrzeć. Nie bardzo chcę dzisiaj sobie robić jakąś dyspensę na kilometry, dlatego że no idę na styk. Wspominałem wcześniej, że to jest pierwszy raz, kiedy mam ograniczony czas i najpóźniej do 13 muszę skończyć szlak, a to mi daje 15 albo 16 dni na cały. I dużo, i mało. Zobaczymy. A dzisiaj tylko trzymaj za mnie kciuki, żebym znalazł sensowny nocleg. Z góry dziękuję.
Tak się zdarzyło, że wchodzimy do Rudawskiego Parku Krajobrazowego. I ten park zaprowadzi nas do kolejnej, zapewne uroczej miejscowości. Wyszedłem na piękną polanę. Przede mną wspaniałe szczyty, a tutaj jeziorko. Gdyby nie to, iż troszeczkę jestem do tyłu z czasem. Kto wie, może jakiś chill nad jeziorkiem byłby zagrany. A tak na razie śmigam. Zastanawiam się poważnie nad tym, czy jeżeli będzie jakaś sensowna altanka, nie zatrzymać się na 10 minut, 10-minutowy odpoczynek, może jakaś kawusia, a tam bardzo ciekawa budowla, oczywiście, nie wiem, jakiś pewnie stary kościół, a może nie taki stary, ale wygląda przednie. I znowu, gdybym się tak nie spieszył, to pewnie bym tam podszedł. A że się spieszę, to co? To nie podejdę. Idę przed siebie. Jest sklep otwarty cały czas. Jest to sklep, którego nie ma na mapach, przynajmniej na mapie CZ. Muszę sprawdzić na mapie turystycznej, ale nie jest to zła informacja. Nie jest to zła informacja. W miejscowości Bukowiec jest takie wspaniałe miejsce i wspaniała pani, która właśnie mnie tutaj poczęstowała wodą. I słuchajcie, za naprawdę bardzo przyzwoite pieniążki, 50 zł, macie tutaj nocleg. Nie jesteście w stanie przegapić tego miejsca, dlatego że na froncie domu jest piękny baner Główny Szlak Sudecki. Także jeżeli będziecie przechodzić, pamiętajcie, planujcie i wchodźcie. Zeszliśmy z leśnego traktu. Jesteśmy w Gruszkowie, tudzież Gruszowie. Wychodziliśmy w Kowarach, ale od razu zaczyna się nowa miejscowość. Troszkę asfaltu. Dzisiaj nie narzekam, bo na asfalcie zawsze można troszeczkę podgonić. Co zresztą będę czynił. Kolejny kwiatuszek od leśniczego i pracowników leśnych. To był raczej las. Powycinali, rozjeździli, zmasakrowali. Tak to wygląda. Tutaj zobacz, ściana ściętych drzew. Tam dalej jeszcze stoi maszyna. Drwale zaczynają pracę bardzo wcześnie. Nie wiem nawet, czy nie od 6. Nie byłoby mi to na rękę, bo niby tutaj już niedaleko ma być miejsce, które chciałem zaadaptować do snu. Jednak teraz, jak widzę, że to jest droga asfaltowa, to sądzę, że byłem zbyt dużym optymistą. Mam plan B, ale to wdrożę go dopiero, jak przekonam się, co zastanę na miejscu. Nawet jakaś zwykła altanka byłaby niezła, bo wtedy bym po prostu sobie zrobił jedzenie i po zjedzeniu czegoś ciepłego zastanawiałbym się, co dalej robić z noclegiem. Zobaczcie, to pewnie gdzieś tutaj jest mój domek. Widzę tam jakąś chatkę. Nie wiem, czy będzie do niej dostęp. Jest zamykana. Jestem zdeterminowany, żeby tam wejść. Wiem, że rano będzie wczesna pobudka, jeżeli to się uda, ale jestem gotowy. No, będę się organizował ze snem tutaj. Altanka jest niestety niezamykana, ale chociaż zadaszona. Teraz akurat spożywam kolację. Trochę przesaliłem kaszę. Mówię szybko, bo jak widzisz, jest już ciemno. Jest już ciemno. Ja zmęczony, ale zadowolony. Dotarłem tu, gdzie chciałem. Rano pobudeczka, jak tylko przyjadą drwale. Tobie też życzę wszystkiego najlepszego.
A ty mi możesz życzyć spokojnych snów. Do zobaczenia. Tę noc spędziłem w nietuzinkowy sposób, oczywiście tradycyjnie marznąc. Chciałbym cię poprosić, drogi widzu, o postawienie lajka, tudzież dodania komentarza. Te działania bardzo mnie motywują i tak naprawdę wpływają na powstawanie kolejnych filmów. Będę ci niezmiernie wdzięczny za tę odrobinę wysiłku. A teraz już serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia na szlaku.